Kobieta wraca do domu i mówi do męża: Pamiętasz te bóle głowy, które miałam przez te wszystkie lata. Zniknęły. Zaskoczony facet pyta: Mówisz, że nie masz już bólów głowy? Jak to możliwe? Koleżanka poleciła mi hipnotyzera. Powiedział mi, żebym stanęła przed lustrem, popatrzyła sobie prosto w oczy i powtórzyła trzy razy: Nie boli mnie głowa, nie boli mnie głowa, nie boli mnie głowa! Działa. Bóle głowy zniknęły. To wspaniale. Wiesz, sam nie byłeś ostatnimi laty zbyt energiczny w sypialni. Może też powinieneś pójść do hipnotyzera i zobaczyć, czy może coś z tym zrobić? Facet zgadza się spróbować. Po wizycie mąż wraca do domu, rozbiera się, podnosi żonę, przenosi do sypialni, kładzie ją na łóżku i mówi: Nie ruszaj się, zaraz wrócę. Wchodzi do łazienki i wraca kilka minut później. Skacze do łóżka i kocha się ze swoją żoną jak nigdy dotąd. Ojej, to było wspaniałe! Nie ruszaj się, zaraz wrócę. Wchodzi z powrotem do łazienki, po chwili wraca i druga runda jest jeszcze lepsza niż pierwsza. Mąż ponownie mówi: Nie ruszaj się, zaraz wrócę. I znowu idzie do łazienki. Tym razem żona cichutko podąża za nim, zagląda do łazienki, a tam mąż stoi przed lustrem i powtarza: Ona nie jest moją żoną, ona nie jest moją żoną, ona nie jest moją żoną.